prześladują nas publicznie, wyśmiewają, usuwają krzyże, dyskryminują w miejscach pracy. Czy będzie pan również walczył z chrystianofobią? I nie wierzę, że pan jako były członek austriackiego rządu tego nie dostrzega. Witajcie kochani na naszym kanale. Dzisiaj po raz kolejny przeanalizujemy wypowiedź naszej europosłanki Ewy Zajączkowskiej. Ewa podczas swojego ostatniego wystąpienia w Parlamencie Europejskim poruszyła kontrowersyjny temat wzmocnienia operacyjnych możliwości agencji Frontex. Skierowała swoje pytania do przedstawiciela Unii Europejskiej, wyrażając obawy, że zwiększenie liczby funkcjonariuszy Frontexu do 30 tysięcy nie przyniesie realnych efektów, jeśli nie zostanie podjęta zdecydowana wola polityczna do ochrony granic i walki z przemytnikami oraz organizacjami pozarządowymi, które, jak stwierdziła, mogą działać pod przykrywką pomocy humanitarnej, wspierając nielegalną migrację. Przeanalizujmy jej mocne słowa. Pana zadaniem będzie wzmacnianie operacyjnych możliwości Frontexu i zwiększenie funkcjonariuszy do 30 tysięcy. Czy ten krok nie jest jedynie kolejnym kosztownym krokiem, który niewiele zmieni, ponieważ w Komisji Europejskiej nie ma woli politycznej do tego, by skutecznie uszczelnić granice? Czy z pana strony będzie wola polityczna, która pozwoli agencji na skuteczną ochronę granic oraz walkę z przemytnikami nielegalnych imigrantów, handlarzami ludzi oraz organizacjami pozarządowymi, które pod płaszczykiem praw człowieka pomagają w ich przemycie i czerpią z tego zyski? Do tej pory słyszeliśmy o przypadkach, gdzie Frontex utrudniał ochronę granic, na przykład na Litwie, oskarżając funkcjonariuszy Krajowej Straży Granicznej o łamanie praw człowieka. Takie działania tylko odstraszają państwa członkowskie od zapraszania Frontexu na swoje granice. W odpowiedzi na te zarzuty przedstawiciel Unii Europejskiej w panice zapewniał, że wzrost liczby funkcjonariuszy jest kluczowym krokiem, który zapewni Frontexowi większe możliwości operacyjne. Podkreślił, że agencja będzie wyposażona zarówno w najnowszą technologię, jak i w skuteczny system zarządzania, co ma pozwolić na efektywniejszą ochronę zewnętrznych granic Unii. Równocześnie jednak zaznaczył, że priorytetem pozostanie ochrona podstawowych praw człowieka, co według Zajączkowskiej wciąż nie rozwiązuje kluczowego problemu braku zdecydowanej reakcji na falę migracyjną. Frontex to oczywiście bardzo istotny temat, o którym pani wspomniała. Frontex oczywiście dba o to, także żeby nasze granice zewnętrzne, a za tym idzie strefa Schengen, były bezpieczne. I my musimy, tak jak pani powiedziała, zadbać o to, żeby Frontex był wyposażony personalnie odpowiednio, ale także był wyposażony w najnowocześniejszą technologię, ale także w silny system zarządzania, który może przyczynić się do tego, żeby nasze granice były faktycznie lepiej chronione, ale jednocześnie muszą być chronione także prawa podstawowe. Tak jak pani wspomniała, chcemy stały korpus Frontexu zwiększyć do liczby 30 tysięcy funkcjonariuszy, potroić tak naprawdę tę liczbę, a to z kolei będzie na pewno miało pozytywne konsekwencje dla możliwości Frontexu, jeżeli chodzi o wspieranie państw członkowskich. Frontex to niezmiernie istotny podmiot, który wspiera państwa członkowskie w ochronie granic zewnętrznych i tak jestem przekonany o tym, że Frontex trzeba wzmocnić na kilka sposobów, kilkoma działaniami. Sprzęt, materiały to jest jedna kwestia, ale także poprawić sytuację, jeżeli chodzi o dane, w oparciu o które działa. To jest bardzo ważne. Musi mieć zawsze precyzyjny obraz sytuacji w terenie, no i właśnie to zwiększenie stałego korpusu do 30 tysięcy osób. To pozwoli Frontexowi na odegranie istotniejszej roli, także istotniejszej roli, jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny. Także na przykład, jeżeli chodzi o kwestie powrotowe. Zajączkowska skierowała następnie mocne pytanie uzupełniające dotyczące problemu chrystianofobii, wskazując, że w odpowiedzi na wcześniejsze pytania pisemne urzędnik wspomniał jedynie o walce z antysemityzmem i islamofobią. Posłanka zauważyła, że prześladowania chrześcijan oraz ataki na symbole chrześcijańskie są coraz częściej widoczne w Europie, głównie ze strony osób o innych kulturach lub ideologicznej lewicy. Podkreśliła,
że zjawisko to wymaga odpowiednich działań i wsparcia ze strony instytucji unijnych. Legeri zadał to pytanie, ale pan niestety na nie nie odpowiedział. W odpowiedzi na pytania pisemne wspomina pan o walce z antysemityzmem i nienawiścią wobec muzułmanów, a co z szerzeniem nienawiści i ataków na chrześcijan ze strony ideologicznej lewicy, bądź tych, którzy właśnie napływają do Europy i nie są nam przyjaźni kulturowo, są obcy kulturowo. Prześladują nas publicznie, wyśmiewają, usuwają krzyże, dyskryminują w miejscach pracy. Czy będzie pan również walczył z chrystianofobią? Powiedział pan o dialogu, to może zacznijmy od nazywania zjawisk po imieniu i powiedzmy wprost, że Europa się islamizuje i nie wierzę, że pan jako były członek austriackiego rządu tego nie dostrzega. Przedstawiciel Unii nieudolnie zareagował, zapewniając, że ochrona chrześcijan i walka z prześladowaniami religijnymi są traktowane priorytetowo. Niemniej jednak Zajączkowska ponownie wskazała, że dyskusja o islamizacji Europy jest konieczna. Jeśli Unia Europejska rzeczywiście chce zapewnić równość i bezpieczeństwo wszystkim wyznaniom, co wzbudziło wyraźne napięcie i doprowadziło do emocjonalnej wymiany zdań. Zasadniczo każde wyznanie podlega ochronie. Każda religia ma swoją wartość i to trzeba mieć na względzie. Jeżeli są incydenty skierowane przeciwko chrześcijanom, to oczywiście muszą oni być chronieni, dlatego ja nie do końca rozumiem pytanie, bo to nie podlega dla mnie dyskusji. Oczywiście, że tak. I dlatego też, że dialog między religiami jest tak istotny. Na pewno obserwujemy na przykład wzmocnienie, wzrost antysemityzmu w Europie. Nie tylko w ciągu ostatniego roku, ale w szczególności w ciągu ostatniego roku. I generalnie po to, żeby chronić demokrację, musimy mieć to na względzie i musimy z tym walczyć. Jak widzicie, Ewa Zajączkowska wyraziła ostre wątpliwości wobec planów Unii Europejskiej dotyczących wzmocnienia agencji Frontex. Zwróciła uwagę, że bez realnej woli politycznej zwiększenie liczby funkcjonariuszy nie przyniesie efektów w walce z nielegalną migracją i przemytnikami ludzi. W swojej wypowiedzi skrytykowała brak reakcji na rosnące problemy związane z przemocą i chrystianofobią, wskazując, że władze unijne koncentrują się jedynie na ochronie innych grup. Dyskusja zakończyła się napiętą wymianą zdań z urzędnikiem UE, który zapewnił, że wszystkie prześladowania religijne, w tym te skierowane przeciwko chrześcijanom, są traktowane poważnie. Jak widzicie, europosłowie Konfederacji w Unii Europejskiej mają pełne ręce roboty. Nikt z obecnych tam przedstawicieli nie był gotowy na ich światopogląd. Ewa Zajączkowska już od pierwszych dni jako europosłanka skutecznie wytyka absurdy i paranoje, jakie mają tam miejsce. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza. Bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia.